trzeciej kolejce piątej ligi piłkarze Enei Energii Kozienice podejmowali Milan Milanówek. W sobotę 24 sierpnia na stadionie przy Sportowej 3 zmierzyły się drużyny mające na koncie po 3 punkty. Trener Marcin Pieniążek postawił na dokładnie taką samą jedenastkę, co w dwóch pierwszych meczach sezonu. W bramce Bartosz Ziółko, obrona Adrian Nowosadko, Patryk Walasek, Adrian Karasek i Bartosz Ośka. W pomocy Artur Sułek, Jan Imiołek i Piotr Czerwiński. Z przodu Bartłomiej Nowak, Bartłomiej Książek i Jan Bąk. Milan w tym sezonie postawił na młodość. W zespole prowadzonym przez Tomasza Sińskiego, byłego napastnika m.in. Pogoni Grodzisk Mazowiecki czy Błonianki Błonie, większość zawodników to młodzieżowcy. Najstarszy w kadrze, bramkarz Maciej Kantyka, w maju skończył 23 lata. Energia wygrała 3 ostatnie potyczki z Milanem. W sobotę gospodarze także typowani byli do zgarnięcia kompletu punktów. Od pierwszego gwizdka sędziego Piotra Pałaszewskiego inicjatywa należała do gospodarzy. Gra długimi fragmentami toczyła się na połowie gości. Ogromna przewaga w posiadaniu piłki nie przekładała się jednak na sytuację. Pierwszy strzał Energia oddała dopiero w 21 minucie. Później okazji było nieco więcej, ale czasami wyglądało to tak, jakby nasz zespół za bardzo chciał dopieścić każdą z nich. Milan sporadycznie zapuszczał się w pole karne Energii. Cała uwaga gości koncentrowała się na obronie. Poza obroną tego strzału Kacpra Przyłuskiego w 30 minucie, bramkarz Energii nie był zmuszony do żadnej interwencji. Zdecydowanie więcej okazji, by zaprezentować swój bramkarski kunszt, miał Kantyka. Spore problemy sprawił mu niesygnalizowany strzał Czerwińskiego. Zaskoczyć nie dał się także w 37 minucie, gdy Energia po odbiorze piłki w środku pola wyprowadziła szybką akcję. Nowak zagrał do Bąka, ale napastnik uderzył w sam środek bramki. To była zdecydowanie najlepsza szansa gospodarzy na objęcie prowadzenia. W ostatnich minutach przed przerwą zespół trenera Pieniążka próbował jeszcze napocząć rywali, ale bezskutecznie. Szkoda, że takiej przewagi kozieńczanie nie potrafili poprzeć chociaż jednym trafieniem. Po zmianie stron gospodarze dość szybko w końcu dopili swego. W 51 minucie piłkę wybitą przez bramkarza przejmuje Nowak i rozpoczyna akcję. Zagrywa w tempo do Książka, a ten wykłada na 11 metr do Czerwińskiego. Kapitan takich sytuacji nie zwykł marnować. Energia obejmuje prowadzenie i chce pójść za ciosem. Kilka chwil po wznowieniu gry Czerwiński uderza z dystansu. Golkiper odbija piłkę, ale gospodarze kontynuują akcję. Nowak zagrywa w pole karne do Książka, lecz ten przymierzył obok słupka. Milan po stracie gola nie otworzył się. Goście nadal byli głęboko cofnięci, więc Energia niemal cały czas musiała prowadzić atak pozycyjny. Ale z tego nie było zagrożenia. Co innego po przechwytach w środku i szybkich wypadach. W 64 minucie na boisko wszedł ze świeżym zapasem sił Damian Bernat. Najlepszy strzelec Energii w poprzednim sezonie kilka razy wykorzystał swoje atuty, ale zmiany wyniku nie było. Milan czekał tylko na kontratak i mógł mieć swoją okazję na kwadrans przed końcem. Pędzącego w nasze pole karne Przyłuskiego zatrzymał Ośka. Za tą interwencję 16-latek zebrał zasłużone brawa. W 80 minucie w polu karnym gospodarzy upadł Mikita Iwanczenko. Arbiter uznał, że zawodnik gości próbował wymusić rzut karny. Pokazał mu drugą żółtą kartkę i Milan grał w osłabieniu. Gospodarze poczuli się chyba zbyt pewnie i po chwili zostali skarceni. W 83 minucie do remisu doprowadził Kacper Przyłuski. Gdyby mecz zakończył się takim wynikiem, Energia plułaby sobie w brodę. Nie wygrać u siebie, prowadząc, mając wyraźną przewagę i grając z przewagą jednego zawodnika. Remis smakowałby jak porażka. Na szczęście reakcja gospodarzy na stratę gola była wzorowa. 30 sekund po wznowieniu gry Energia ponownie była o jedno trafienie przed Milanem. Bartek Ośka zrehabilitował się, dorzucając dokładną piłkę w pole karne, a Bartek Książek po raz trzeci w sezonie wpisał się na listę strzelców. W kolejnych minutach Energia miała okazję, by podwyższyć prowadzenie i oszczędzić sobie nerwów i niepewności w doliczonym czasie. Dwukrotnie na przeszkodzie gospodarzom stawał bramkarz Milanu. Najpierw obronił strzał Książka z kilku metrów, a minutę później mocne uderzenie Bernata. Było kilka dłuższych przerw i sędzia przedłużył drugą połowę o ponad 11 minut.
W doliczonym czasie gospodarze prowadzili grę daleko od swojej bramki i utrzymali korzystny wynik. Nie obyło się bez problemów, ale najważniejsze, że 3 punkty zostały w Kozienicach. Energia Milan 2-1.